Wszystkie konie czteroletnie, jedynie Bumar, numer 2, pięciolatek. Już wszystkie są w maszynie. Mamy sygnał i ruszyły. Piękny, równy start, wszystkie razem. Nie ma chętnego, kto poprowadzi. Nieznacznie na czoło wysunął się Widłak. Widłak, ale tuż za nim galopuje Estefan. Blisko jest także Chronos, Bumar, Ozyrys i z tyłu Numidus. Nadal na czele Widłak, za nim Chronos. Widłak, Chronos, na trzeciej pozycji galopuje Estefan, na czwartym miejscu Ozyrys, na piątej pozycji Bumar i na szóstym miejscu Numidus. Nadal Widłak pod Wiaczesławem Szymczukiem utrzymuje prowadzenie. Tuż za nim Chronos. Na trzecią pozycję przesuwa się Ozyrys, ale galopuje łeb w łeb ze Stefanem. Tuż za nimi lekko Bumar i na ostatniej pozycji Numidus. Za moment konie pojawią się na prostej finiszowej. Bardzo zgrupowana stawka. I na prostą wyprowadza Widłak przy wewnętrznej. Widłak atakuje go Chronos. Widłak z Chronosem. Widłak z Chronosem ruszył Ozyrys. Widłak, Chronos, Ozyrys. Widłak, Chronos, Ozyrys. I przy wewnętrznej jeszcze do walki włącza się Bumar. Ale Widłak, Widłak. Widłak, zdecydowanie Widłak. Widłak. Utrzymuje prowadzenie Widłak. Widłak atakuje go Ozyrys. Widłak, Ozyrys. Widłak z Ozyrysem. Widłak. Widłak, pierwszy mija cerownik, drugi Ozyrys. Trzeci Numidus, na czwartym miejscu Bumar. Piąty Chronos i w odstępie Estefan.